To jest Loni Bochen i właśnie otrzymałeś dzienną dawkę Loni. Cześć, tu Ernest! Nowy sezon wyjdzie dopiero za miesiąc, ale na światło dzienne już wychodzą pierwsze plotki i wycieki, które zdradzają nam, czego można się spodziewać od trzeciego sezonu rozdziału drugiego. W tym filmiku omówimy nowe skiny, zmiany na mapie i wiele innych bardzo ciekawych nowości, ale po kolei. Na początek źródło. Tabor Hill wstawił na swój kanał filmik, w którym to wyjaśnia kilka wycieków na temat nowego sezonu oraz to, w jaki sposób je poznał. A więc, na początku 10 sezonu rozdziału pierwszego do Tabora odezwał się drogą mailową pewien anonim. Ten anonimowy informator dał znać, że Fortnite wyłączy swoje serwery i nie będzie można w ogóle grać, ponieważ Epic Games planowało przenieść Fortnite na kompletnie nową wyspę. Potem napisał, że w grze będzie wędkarstwo. Tabor był co do tego sceptycznie nastawiony i nic dziwnego. Każdy może coś takiego napisać. Minął jednak 10 sezon i BOOM! Serwery zostały zamrożone na 2 dni, po czym ujrzeliśmy nową mapę, na której można było rzeczywiście łowić. Ta sama osoba odezwała się po raz kolejny, tym razem z garścią informacji na temat trzeciego sezonu. Uwaga! Wszystko, co wam teraz powiem, może się zmienić, albo pojawić się dopiero kilka tygodni po starcie tego sezonu, albo nigdy. Wierzę, że Tabor mówi prawdę i nie clickbaituje. Mam tu na myśli te maile, nie to, co wejdzie do gry. Sam subuję jego kanał od jakiegoś czasu i ani razu nie wstawił nic, co wprowadzałoby w błąd. To bardzo szczery tata, który nagrywa ze swoim synem. Ale tak czy siak, takie nowinki trzeba przyjmować z przymrużeniem oka. W ciągu kilku następnych tygodni będą pojawiać się kolejne plotki i teorie na temat nowego sezonu, jak co każdy nowy sezon. To na przykład to fejkowa animacja, którą zrobił ktoś wczoraj. To miał być niby zwiastun nowego sezonu, ale w tym przypadku, w przypadku informacji od Tabora, te plotki mają solidny fundament. Czy ja w nie wierzę? Moim zdaniem połowa tych informacji się sprawdzi, a druga połowa może albo zawita dopiero w czwartym sezonie. Skoro już to zostało powiedziane, to zaczynajmy! Najpierw nowe branie. Motyw trzeciego sezonu ma częściowo skupiać się na wodzie, ale na ląd ma trafić nowy żywioł. Dotychczas mieliśmy wodę, w której można łowić i pływać, a przeciwieństwo wody, czyli ogień, praktycznie nie występuje na wyspie, a kiedy już występuje, to jako cząsteczka, która jest tylko efektem. Nadchodzący sezon ma to zmienić. Ogień byłby kompletnie nową mechaniką w grze. Tak jakby się tego każdy spodziewał, ogień by się rozprzestrzeniał. Czyli na przykład po rzucie zbiornikiem gazowym albo czymś na wzór Mołotowa, struktury by się paliły. Ogień rozpalony na spodzie jakiejś budowli powoli przechodziłby na górę, osłabiając przy tym cały budynek. No chyba wiecie, jak działa ogień. Nie muszę chyba niczego więcej wyjaśniać. Co do źródeł ognia, nie jestem pewien. Do gry ma trafić podobno wyrzutnia flar, która podpalałaby struktury na wyspie. I wiecie co? Kilka miesięcy temu Fortnite udostępniło taką oto animację. Zagubiony Jonesy na bezludnej wyspie znajduje wyrzutnię flar, przy pomocy której próbuje, podkreślam, próbuje, zwrócić na siebie uwagę. Ale zamiast tego niszczy balon busa bojowego, który był jego jedynym ratunkiem. To nam zdradza, że twórcy gry rzeczywiście już kiedyś mieli taki pomysł i w końcu znaleźli dobry moment na wykorzystanie go. Anonim wspomniał też o przedmiocie, o nazwie kodowej Firefly, po polsku to świetlik. Ale w języku angielskim to słowo zawiera fire, czyli ogień. Nie wiadomo jednak, co to może być. Do kategorii przedmiotów dodam też informację o tym, że w przyszłym karnecie może zostać dodany tak zwany zapis ryb. W zakładce karnetu bojowego moglibyśmy podejrzeć wszystkie złowione przez nas gatunki ryb. Przypuszczam, że specjalnie do tego sezonu twórcy gry dodadzą nowe rybki o różnych rozmiarach, kolorach, kamuflażach itd. Będę z wami szczery, to brzmi bardzo fajnie. To tyle, ile wiemy o nowych broniach. Zaraz omówimy zmiany na wyspie, ale najpierw skiny. Pierwszym z nich jest damska wersja Czarnego Rycerza. Tak, w grze już jest Czerwony Rycerz, który jest bardzo podobny, ale ten nowy damski Czarny Rycerz mógłby powstać na podstawie Ultima Knight. Albo może to być jakaś futurystyczna wersja tego rycerza. Jak będzie go można zdobyć? Prawdopodobnie w karnecie za setny poziom. Dawno nie było żeńskiego skina za setny poziom. Poza tym do gry ma trafić miałśniak z ciałem robota. W sensie głowa miałśniaka, a reszta to robot. Jestem ciekaw, co mu się stanie. Jeśli jego ciało wymagało takiej podmiany, no to coś musiało się stać. Do gry w końcu wkroczy też inżynierka. Dalej nie wiemy, czy to jest dziewczyna Midasa, czy jego może córka, ale no, ma wejść. Ma ona być jedną z postaci w grze. Może jako skin, ale anonimowi chodzi bardziej o to, że będzie gdzieś w karnecie bojowym na ekranie w menu. I co ciekawe, na ramieniu albo na plecach będzie miała towarzysza, a dokładniej ogromnego ptaka.
Inną postacią ma być ktoś podobny do Technique z czwartego sezonu, ale z włócznią. Ten skin byłby w czarno-fioletowych barwach. Kolejny skin to różowa, damska wersja Dark Voyagera. Jakaś postać z hełmem astronauty w różowym stroju. A jako sekretny skin za wezwanie albo jako skin do sklepu ma wejść Aquaman. Tak, ten Aquaman albo coś podobnego. Tak samo jak Deadpool, Aquaman mógłby być skinem za oddzielne wezwania i idealnie pasowałby do motywu tego sezonu, jeśli się sprawdzi. Nie zdziwię się, jeśli Epic Games doda do Fortnite kolejną postać z uniwersum komiksów DC. Ostatnio było mnóstwo eventów i skinów eventowych. Tak, sekretnym skinem w tym sezonie jest Deadpool z Marvela, ale w Fortnite był już Batman, Catwoman, więc Fortnite nie ma takiego zgrzytu między Marvelem a DC. Poza tym twórcom gry bardzo się spodobał pomysł niestandardowych skinów, które gracze mogą samodzielnie stworzyć z wcześniej przygotowanych elementów postaci. Według tego anonima w przyszłym sezonie będzie można stworzyć swoją własną parasolkę. Nie wiemy, w jakim stopniu będzie można udekorować swoją parasolkę, ale wierzę, że twórcy gry przygotują coś bardzo fajnego. Szczerze mówiąc, to spodziewałem się wejścia męskiej wersji Mai. No cóż, zobaczymy. Okej, pora omówić zmiany na wyspie. Dowiedzieliśmy się, że Morok ma przyjąć agencję. I tak rzeczywiście może być jeszcze w tym sezonie. Wyciek na ten temat pojawił się już kilka tygodni temu. Spedajcy na Twitterze udostępnił zdjęcie agencji za kilka tygodni. Na razie zmiany tej miejscówki są albo ukryte, albo niedokończone. Dlatego widać nowe sztandary Mroku, a samego budynku agencji jeszcze nie. Nowością na wyspie ma być plac, który zastąpi agencję. Nie wiadomo, czy to będzie w zwykłych trybach, czy na przykład w laboratorium. Wiemy, że na tym placu zamiast czerwonych budek byłyby niebieskie budki, dzięki którym będzie można podczas gry wejść do szafki i zmienić skina. Tak po prostu, z szafki. Na tym placu miały być też różne minigry, takie jak wyścigi na czas z różnymi pojazdami i tak dalej. A na pole bitwy, a dokładniej do wody, mają zostać dodane rekiny. Rekiny w jakiejś robotycznej wersji, które będzie można ujeżdżać. Trudno jest zgadnąć, o co dokładnie biega. Do dyspozycji mamy tylko te krótkie, niedokładne opisy przedmiotów i zmian. Ale przypuszczam, że te rekiny będą miały dodatkowo dwa ataki. Może jakieś rakiety i gryzienie? Dodam też, że według tego samego anonima, na mapie ma być podobno więcej wody. O wiele więcej wody. Więc nowy pojazd jak najbardziej się przyda. Wiem, jak to brzmi, ale to Fortnite. Przecież absurdy tutaj to normalka. Gdyby ktoś mi rok temu powiedział, że Fortnite będą mechy, łowienie w wodzie, pomagierzy czy helikoptery, to bym raczej w to nie uwierzył. No, w helikoptery może, ale mechy? No, to chyba tyle. Jak już mówiłem, wiele rzeczy może się zmienić, albo w ogóle nie wejść do gry. Za miesiąc wrócimy do tego filmiku i sprawdzimy, co okazało się być prawdą. A co nie? Co do zmian na mapie, to jak co sezon, dużo się zmieni. Tylko po prostu nie wiem jeszcze dokładnie co. Moim zdaniem motyw Ego i Alter jeszcze na chwilę z nami zostanie. Spodziewam się też odejścia pomagierów i agentów z wyspy. Koniecznie dajcie znać, jak wy uważacie, co się wydarzy. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.